Jeśli oglądaliście wczorajszą galę Fame MMA 3 i słuchaliście mojego komentarza, to na pewno nie dziwi was ten ubiór, ponieważ chciałem ubrać się profesjonalnie, jak na komentatora przystało. I chyba poszło mi całkiem nieźle. Witajcie, Ancemona, jestem Matt i dzisiaj podsumujemy sobie całą galę Fame MMA 3, która wydarzyła się dosłownie kilka godzin temu. Punkt pierwszy... to ja. Samolub Spiesiński zawsze o sobie będzie najpierw mówił. Punkt pierwszy, to ja. Okazało się, że w przeciwieństwie do poprzedniej gali, teraz byłem zdrowy, teraz przygotowałem sobie wszystkie napoje. Zero, bo jestem, wiecie, na diecie. Kolejny rok na diecie, kolejny rok niechudne. No i podołałem. Uzbierałem naprawdę sporo kasy, zyskałem wielu nowych subskrybentów i wielu nowych obserwatorów na Instagramie, za co bardzo wam serdecznie dziękuję, bo to tak naprawdę pokazało, że nie trzeba robić retransmisji, nie trzeba puszczać czegoś nielegalnego, żeby zaciekawić ludzi. A jednak ciągle utrzymywało się te 1000 osób, które słuchały mojego komentarza, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Punkt drugi to cała gala. Absolutnie w tym momencie nie chcę mówić, że KSW jest złe, bo KSW to naprawdę ogromna federacja, ogromna organizacja i gdyby nie KSW, to o MMA w Polsce byłoby naprawdę cicho. Ale oglądając studio Fame MMA 3, jakbym postawił obok studio KSW, to nie wiem, czy bym zobaczył jakąś większą różnicę. Był Róża, ale zawodnik MMA, zawodnik wysokiej rangi i to wszystko wyglądało naprawdę mega profesjonalnie. Szczególnie, że galę Fame MMA 3 oglądało więcej osób niż na jedynce i dwójce razem wziętej. A to mówi chyba wiele. Zaczynali od małego jakiegoś tam stadionu, a w tym momencie byli w Łodzi, na Atlas Arenie, gdzie ja kiedyś byłem na koncercie Green Day'a. 6 lat temu grał tam Green Day, a teraz... gala Fame MMA 3. To chyba naprawdę wiele mówi, zarówno o Boxlelu, jak i o Wojtku. I szczerze powiedziawszy, mam to w dupie, czy ktoś nazwie mnie Lizusem, Lizodupem, czy coś, ale naprawdę jaram się tym projektem i mega propsuję zarówno Boxlela i Wojtka za to, że w tym momencie pokazali, że YouTube to nie jest tylko YouTube i śmieszne filmiki w internecie, tylko to jest coś na skalę, no, coraz bardziej światową, europejską. Jest fajnie, jest naprawdę fajnie i chyba ślepy by tylko tego nie zauważył. A jeśli ktoś dalej wyśmiewa Fame MMA i mówi, że to wszystko małpki, które biją się za pieniądze, to serdecznie p***cie się wszyscy. Szczekaj, telefon mam od Wojtka, wezmę na głośno mówiący. Ej, ale nie oglądaj na Fuejeła. Zostaw lajka, a ja nie będę musiał wołać kontu KTA, żeby sprawdził twój bilet. Oglądaj ze legalnego źródła transmisję. I oglądaj dalej film Mateusza. Zasubskrybuj go i skomentuj. Pozdrawiam. Wojciech Goła. Sami słyszeliście. Pierwsza walka to Hasan i Wiewiór. Od pierwszej walki zaczęło się już naprawdę grubo, bo szczerze powiedziawszy myślałem, że pierwsza walka będzie tylko takim wstępem, że to będzie taki typowy średniak, który ma trochę może zapchać galę, a okazało się, że mimo że Hasan był naprawdę fajnie przygotowany kondycyjnie, fajnie przygotowany ogólnie pod Wiewióra, to Wiewiór wykorzystywał swoje atuty. Hasan nie miał pojęcia, co robić w parterze, Hasan nie wiedział, jak bronić się przed obaleniami i Wiewiór to wszystko wykorzystywał. Za każdym razem, jak tylko Hasan choć na chwilę opadał z sił, albo choć trochę tracił czujność, to Wiewiór to wykorzystywał. Tak jak mówię, nie miałem pojęcia, że będzie to aż tak wyglądało, ale pierwsza walka była jedną z lepszych walk, jeśli chodzi o te całe Fame MMA 3. Mimo, że są to amatorzy, to pokazali naprawdę piekielnie dobrą walkę MMA. Druga walka i tutaj już nie będę aż tak podekscytowany. Body Christ i Mnich Terminator. Bardzo lubię Body Christa. Sympatyczny bardzo człowiek. Naprawdę pozdrawiam go bardzo serdecznie. Tylko było widać, że ani jeden, ani drugi nie są za bardzo przygotowani do tej walki. I to trochę wyglądało tak, jakby mój wujek bił się z waszym wujkiem. Dawaj, uderzę cię. Ale jak mnie uderzysz, to ja ci oddam. Oni nie byli pijani, nie? Trzecia walka to Krycha i Ruby. Muszę pochwalić Rubiego, bo chyba wszyscy myśleli, że nie będzie on przygotowany do walki. On sam szczerze, otwarcie mówił, że nie jest przygotowany do walki. Nie przygotowywał się za mocno, bo ma teraz trasę koncertową, że teraz wydaje płytę. I to wszystko się na siebie nałożyło. To w jaki sposób się poruszał. Dynamika. Ta sprężynka, jak on tak ciągle podchodził do Krychy, przypominała mi naprawdę Mike'a Tysona. I uważam, że gdyby walka potrwała dłużej niż jedną rundę, mogłoby być naprawdę różnie i moglibyśmy być świadkami kolejnej świetnej walki. Natomiast propsy dla Krychy za to, że wykorzystał świetne kolano, które po prostu ogłuszyło przeciwnika tak, że walka została przerwana. Także Krycha, świetnie i Ruby, czekam na kolejne walki. Kolejna walka to Ryba i Filipek. No byłem sceptycznie nastawiony do tego, bo myślałem, że to będzie walka taka, że o, chłopaki się będą bić, że to będzie takie trochę koleżeńskie, że oni za bardzo nie potrafią tego robić, ale mimo wszystko coś tam będą próbować. Mimo wszystko zaskoczyli nas, spędzili w tym oktagonie 3 pełne rundy i pokazali naprawdę nie aż takie słabe umiejętności, jakby się chyba wszyscy z nas
spodziewali, bo zarówno Filipek, który ciągle szarżował na rybę, nieźle przygotowany, bo te ciosy naprawdę trafiały, te ciosy były agresywne, te ciosy były naprawdę takie przygotowane i precyzyjne, nie można powiedzieć, że nie były. To, co zrobił ryba w pierwszej rundzie, czyli clinch i kolana na głowę Filipka przez całą rundę, oraz w trzeciej rundzie, gdzie również go oklepywał, gdzie były te low kicki, gdzie ciągle punktował, to powiem wam tak, jak wszyscy śmiali się z Fame MMA 1 i Fame MMA 2, że tam są amatorzy, że oni nie potrafią walczyć, tak tutaj po raz pierwszy Filipek i Ryba wyszli do oktagonu, po raz pierwszy walczyli i pokazali takie umiejętności, że jestem naprawdę pod bardzo dobrym wrażeniem, że wyglądało to tak fajnie. Trochę byliśmy chyba jakby przygotowani, nastawieni właśnie na to, że jeśli ktoś nie potrafi czegoś robić, no to, albo inaczej, jeśli nie widzieliśmy nigdy tej osoby w takiej edycji, to za dużo ona nie pokaże. Natomiast Filipek i Ryba są żywymi przykładami na to, że nawet jeśli nie ćwiczysz mega, mega długo, to i tak możesz zaprezentować się naprawdę porządnie. I za to ogromne propsy dla obydwu panów. A, ominąłem jedną walkę, bo tu jeszcze Casio i Polak. Napiszcie w komentarzu. Tak się możemy umówić, nie? Body Christ i Taxi Złotuwa. Po pierwsze, Taxi Złotuwa, ogromne propsy dla ciebie, nie dlatego, że schudłeś, bo to wszyscy wiemy, ale dlatego, że przetrwałeś ze dwa kołowrotki bonusa. Wyszłeś z tego żywy, co jest naprawdę ogromnym osiągnięciem, ale tak zupełnie serio, to te doskoki Taxi Złotuwy, które no bonusa były śmieszne, no i szkoda trochę bonusa, że zerwał ten mięsień, ale wymachując tymi cepami takimi, wiecie, z zachodu na zachód, Maroko na Madagaskar i tak dalej, no można było się spodziewać, że ta kontuzja jednak się pojawi. Trochę szkoda i bonus, liczę na kolejną walkę, znaczy nie, że ja z tobą, tylko po prostu czekam na kolejną walkę, przepraszam panie Piotrze, przepraszam, nie chcę z panem walki. Chcę żyć, panie Piotrze. Marta Linkiewicz i Esmeralda Godlewska. No i tutaj chyba stało się to, co się spodziewaliśmy, czyli w momencie, gdy dojdzie do jakiegoś obalenia, to będą hammerfisty i po tych hammerfistach się wszystko skończy. No i tak się stało. Ogromne propsy i bardzo mi się fajnie oglądało to, zarówno jednej, jak i drugiej, że po walce przytuliły się, zbiły pionę, tam sobie coś powiedziały, pouśmiechały się. I ogólnie nie było złej krwi. I po tym wszystkim, co słyszeliśmy przez ostatnie kilka gal i konferencji, to jest fajne. Jak najbardziej fajne, że nie było tam żadnej przepychanki dodatkowej, nie było tam żadnych wyzwisk, tylko rozeszły się powiedzmy w przyjaznej atmosferze. Fajnie, pozytywnie. Dawid Marczyński i Amadeusz Ferrari. I po raz kolejny, tak jak komentowałem poprzednią galę, w momencie, gdy Dawid wychodził, to z Dawidem się lubię. Dawid to mój kumpel. W momencie, gdy Dawid wychodził, to jest jedyny zawodnik, z którym tak mam. Jak gdy Dawid wychodził i walczył, to byłem tak przejęty, jakby to mój brat po prostu gdzieś tam wychodził, więc to mi się mega podobało. No i widać, że był mega przygotowany. Bardzo, bardzo przygotowany, aczkolwiek nie ujmując absolutnie Amadeuszowi, który również przygotował się do walki. Widać, że te ciosy również były trochę cepowe. Widać, że te ciosy miały siłę, więc w momencie, gdyby którymś z tych ciosów trafił Dawida, to Dawid mógłby mieć ciężko. Mogło być różnie, to jest Fame MMA, pamiętajmy, ale widać, że jeden i drugi pokazali respekt w stronę drugiego przeciwnika. Żaden z nich nie lekceważył siebie nawzajem, więc walka była naprawdę na wysokim poziomie i było fajnie. Było fajnie, ja oczywiście się cieszę, Dawid wygrał, and still. Czekam na kolejne walki, a na czwórce będzie już Marcin Malczyński, więc tutaj Malczyńscy po prostu przejmą Fame MMA chyba. No i ostatnia walka, Isamu versus DJ Palasite. I tutaj chyba największe zaskoczenie. Dosłownie, największe zaskoczenie i to w kilku aspektach. Po pierwsze, DJ Palasite wytrzymał 3 rundy. Ja, jak i wiele osób, spodziewaliśmy się, że DJ Palasite padnie po pierwszej, nie dlatego, że kondycyjnie, tylko że Isamu po prostu jako ten 6-letni zapaśnik podda go. Albo zrobi mu, nie wiem, takie duszenie, albo tak nim rzuci, że DJ-owi Palasite'owi po prostu odechce się walczyć. I byłoby to absolutnie normalne, bo walczyć z kimś, kto trenuje 6 lat zapasy, to też trzeba mieć jaja. Druga sprawa, zaskoczenie takie, że po całej walce oni zaczęli sobie tańczyć, zaczęli się też obściskiwać, śmiać się, uśmiechać, więc również nie było złej krwi, to jest mega pozytywne i mega fajne. I trzecia sprawa, dali naprawdę dobrą walkę. Ja się spodziewałem, że to będzie ciągła dominacja, natomiast Daniel trafił kilka razy i samu, co było dla mnie zaskoczeniem, że chłopak naprawdę wziął się za robotę i to było widać. Przygotował się, że wytrzymał 3 rundy, tej kondycji mu nie brakowało i ciągle starał się coś robić, wychodził z tego duszenia, wychodził z tych dźwigni, z jakiegoś tam parteru. No, przeciwko obaleniom jakby nie dało się nic zrobić, bo w momencie, gdy rzuca nami zapaśnik, to nic nie zrobisz poza tym, że lecisz, prawda? Zarówno jeden, jak i drugi zyskał bardzo dużo
w oczach swoich widzów. Nawet naprzemiennie w oczach widzów, ale na pewno zyskali sporo. Zachowali się super, zachowali się jak kumple, zachowali się bardzo sportowo. Było fajnie. Ta gala była naprawdę super. Mega mi się podobała. Nie było tam chyba aspektu takiego, który był takim jakby zniesmaczony. Koncert kamerzysty. Tutaj, kochani... Nie zamierzam tego skomentować. Pozostawię ten koncert bez komentarza, kochani. Nie mogę doczekać się Fame'a 4 i mam nadzieję, że na 4 Wojtek weźmiesz mnie do komentatorki, bo wiesz, że na pewno dobrze bym to zrobił. W komentarzu namawiajcie Wojtka, żebym ja wystąpił na 4 jako komentator i napiszę, jak wam się bardzo podobała gala, co wam się najbardziej podobało, co wam się najmniej podobało i ogólne wasze przemyślenia. Wbijać na Instagrama, ponieważ wczoraj byliśmy 11 tysięcy i fajne są zdjęcia, tam się pojawiają ogólnie. Zostaw lajka, zasubskrybuj. Pamiętajcie, co z błogotrenia, trzymaj się, cześć, bajo. She